Hejo, zapraszam na recenzję zbiorczą wszystkich serów silikonowych do włosów, jakie kiedykolwiek testowałam. Zacznę od produktu, który wprowadził mnie w używanie serów silikonowych, czyli od mojego pierwszego kosmetyku tego typu, czyli od serum z Isany. Kosztuje 13,29 za 100 ml i możemy je dostać oczywiście w Rossmanie. Sięgnęłam po nie zdesperowana, w nadziei, że pomoże mi walczyć z kołtunami, z którymi miałam tamtej jesieni ogromny problem i po prostu uprzykrzały mi cały czas życie. Było do tego stopnia źle, że porzuciłam moje ukochane oleje z pestek śliwki i z pestek malin na rzecz cięższego kalibru. Za każdym razem, kiedy ktoś pytał mnie o moją opinię na temat tego serum, to mówiłam, że jest po prostu poprawne. Skład był dobry, nie było w nim żadnych alkoholi wysuszających, ani na przykład protein, których nie powinniśmy używać na co dzień. W konsystencji był dosyć gęsty, jedna pompka starczała na moje wtedy dosyć długie włosy i oczywiście na noc używałam półtorej pompki, gdzie większość tego kosmetyku skupiałam na moim zagrożonym obszarze, czyli na miejscu nad karkiem. Zapach nie był ani piękny, ani brzydki, dlatego cieszyłam się, że nie czuć go na włosach w ciągu dnia, że tylko jest wyczuwalny, kiedy wylejemy odrobinę na dłoń i przyłożymy ją do nosa. W innym wypadku na włosach się on nie unosił. Mimo swojej gęstej konsystencji nie przetłuszczał ani nie obciążał włosów. Używałam go też na moich koleżankach prostowłosych w szkole i też były zadowolone, nie obciążał im włosów, ani się one nie strączkowały. Plus dzięki tej konsystencji gęstej jest on bardzo wydajny. Do tej pory moje serum z tamtego roku leży jeszcze w szufladzie w moim rodzinnym domu. Jeśli chodzi o to, komu się ono może sprawdzić, to przede wszystkim myślę, że osobom początkującym, które szukają swojego pierwszego serum silikonowego, nie mają jeszcze doświadczenia z tymi produktami i nie chcą wydawać kupy pieniędzy na sam początek, ponieważ to serum jest tanie, więc myślę, że kilkanaście złotych i taka wydajność to jednak naszego portfela nie zaboli. Wspomnę teraz o kosmetyku, który jest moim ostatnim nabyciem, jeśli chodzi o sera silikonowe. Chodzi mi tutaj o Biovax Serum A plus E. I może Was to zdziwi, że kontrastuje moje pierwsze serum z moim ostatnim serum silikonowym, ale chcę pokazać Wam przebitkę cenową i wydajnościową tych obu produktów. Serum A plus E z Biovaxu kosztuje 13,99, czyli podobna cena do serum z Isany, ale to serum ma 15 ml. Tamto 13,29 za 100 ml, a to 13,99 za 15 ml. Jeśli chodzi o te 15 ml, to serum z Isany mielibyśmy za chyba prawie 2 zł. No i niestety to serum już zdenkowałam. Było ono ze mną jedynie przez miesiąc. Oczywiście, żeby sprawa była jasna, ja też bardzo często nakładam serum na włosy. Nie robię tylko tego raz dziennie, czy na przykład 2 razy dziennie, tylko robię to naprawdę bardzo często. Rano, kiedy wstaję przed wyjściem z domu, później w ciągu dnia mam zawsze serum w torebce i aplikuję je kilka razy. No i później oczywiście jeszcze przed pójściem spać również nakładam serum na włosy, więc generalnie pewnie używam nieco więcej serum silikonowego niż standardowy użytkownik tych kosmetyków, ale tak czy siak miesiąc i 14 zł, no to jest jednak lekki ból portfela. Ta buteleczka jest malutka, co sprawia, że jest oczywiście idealną propozycją do torebki. Pięknie się mieści nawet w najmniejszej mojej torebce, do której prawie nic mi nie wchodzi. Więc z tego byłam bardzo zadowolona, że mogłam je mieć zawsze przy sobie. I raczej do tego celu polecałabym go używać. Tylko i wyłącznie jako takie serum przenośne, serum takie SOS. Raczej nie radzę Wam używać go na co dzień kilka razy dziennie, ponieważ wtedy bardzo szybko się skończy. Ale właśnie brany do torebki i użyty raz na jakiś czas, kiedy na przykład nasze włosy się w ciągu dnia spuszą, powinien już dać radę i wytrzymać z Wami nieco dłużej. W każdym razie jest to dosyć gęsty produkt, z którym naprawdę się polubiłam i był on jednym z moich takich ulubionych serów silikonowych, dlatego jest mi szkoda tej wydajności niewielkiej. Zdecydowanie jest warty polecenia, ale właśnie zastrzegam, że może Wam się szybko skończyć, kiedy będziecie używać go codziennie, po kilka razy dziennie, więc raczej polecam go do torebki. Serum Happy Ends od Anwen pojawiło się chyba na początku tego roku i od razu wzbudziło ogromną falę zainteresowania, ciekawości, ale też i wątpliwości i obaw ze względu na swoją nietypową formę podania, czyli na taki metalowy słoiczek.
Od razu powiem, że ja nie polubiłam się z tą formą podania, nie trafia ona do mnie kompletnie. Jest to coś w rodzaju takiego balsamu do ust, tylko na włosy, czyli musimy wyciągać to serum ze słoiczka palcem, albo palcem, albo oczywiście grzbietem paznokcia. Niekoniecznie to do mnie trafiło, bałam się, że obciążę włosy, że je obtłuszczę, że nie rozprowadzę tego serum dokładnie, więc ja nie jestem zwolenniczką tego typu podania serum silikonowego. Ale oczywiście, jeśli Wam się sprawdza, to super, bardzo się z tego powodu cieszę. Kosztuje 16,99 i ma ten słoiczek 15 ml, czyli jest jeszcze jakby droższe niż to serum z Biowaxa, a ma taką samą pojemność, ale myślę, że będzie bardziej wydajne ze względu na to, że jest mega gęste i potrzeba go naprawdę niewiele. Na całe szczęście Anwen słucha swoich czytelników, słucha swoich klientów i wprowadziła do sprzedaży serum Happy Ends w formie płynnej. No i to serum niesamowicie mi odpowiada. Ma zupełnie inną taką wchłanialność, powiedzmy, i konsystencję niż pozostałe kosmetyki tego typu. To serum jest wręcz cienkie i bardzo szybko właśnie się wchłania. Nazwałabym je wręcz takim suchym serum, ponieważ na przykład jak nałożymy je na dłoń i pozostawimy na chwilę, to ono zaraz się wchłonie. We włosach tak samo szybko ginie, ale jednak czujemy, że włosy dostały to serum, że są wygładzone i tak dalej, już nie ma tego takiego wielkiego puchu. Ale przy okazji właśnie nie obciąża włosów, nie strączkuje ich, nie pozostawia takiego tłustego filmu, więc na pewno sprawdzi się osobom, które mają problemy z nadmiernym obciążaniem się włosów. Myślę, że najlepiej sprawdzi mi się na wiosnę i lato, ponieważ jest właśnie takie lekkie, a na jesień, na zimę raczej będę dokładała go po prostu więcej, ewentualnie będę szukać czegoś cięższego. Ale właśnie jeśli Wy nie lubicie się z takimi standardowymi serami silikonowymi, coś Wam w tym nie odpowiada, są one za ciężkie, za tłuste i tak dalej, to śmiało polecam Wam przetestować tę wersję płynną Happy Ends od Anwen. Zapach ma przepiękny, słodki, ale nie duszący i utrzymuje się w ciągu całego dnia na włosach, co bardzo umila na przykład jazdę niezbyt pięknie pachnącym tramwajem. Uwierzcie, sprawdzony. Jest o złotówkę droższy od tego serum w słoiczku, ale tutaj mamy o 5 ml więcej i kosztuje 17,99 i przy okazji jest zamknięty w szklanym opakowaniu z pipetką. Także moim zdaniem jest to mega wygodna forma podania i możemy później tę buteleczkę sobie zachować. Zdecydowane przeciwieństwo serum Happy Ends od Anwen, czyli serum, które jest naprawdę dosyć gęste i dostępne stacjonarnie chyba tylko i wyłącznie w Hebe, czyli serum od Umberto Giannini. Jednorazowo zakup tego kosmetyku wyjdzie nam dosyć drogo, ponieważ kosztuje on 39,99, ale za 75 ml i jest ono mega wydajne. No i możemy sobie spojrzeć na półkę z tym serum i powiedzieć, kurczę, 40 zł za serum silikonowe, no chyba tyle nie dam. Ale za tę pojemność, czyli 75 ml, jeśli chodzi o serum od Biowaxu, zapłacilibyśmy o 30 zł więcej. Także to i tak nie jest najdroższe serum, jakie Wam tutaj proponuję. I myślę, że naprawdę jest ono warte swojej ceny. Szczególnie, że często Hebe ma różne promocje na markę Umberto Giannini i można dostać to serum o wiele taniej. Chociaż jego zapach nie jest zbyt piękny, jest to zapach męski, ale niezbyt przyjemny, na szczęście się nie utrzymuje na włosach, to i tak był on moim takim ulubieńcem letnim, stosowałam go praktycznie cały czas, a i tak nie skończył mi się, mam go jeszcze bardzo dużo, więc jest mega wydajny i naprawdę bardzo się z nim lubię, jest to jedno z moich ulubionych serów silikonowych. Teraz mój hit chyba z tamtej zimy i myślę, że będę go używać jeszcze w tym roku, tej zimy, tej jesieni jeszcze, ponieważ dalej mam to serum w buteleczce, nie skończyło się jeszcze. Jest to serum płynne kryształki, czy tam ciekłe kryształki od Insight. I ono jednorazowo wychodzi trochę drogo, kosztuje 52 zł. Jak za serum, no możecie powiedzieć, że to jest dużo, ale ma 100 ml i mówię Wam, było hitem mojej ostatniej zimy, później używałam go przez wiosnę, latem chyba miałam przerwę i teraz znowu do niego będę wracać i dalej mam je w buteleczce. Więc 52 zł za tyle sezonów używania to myślę, że jest to dobra inwestycja we włosy. Bardzo je lubię, jest czymś pomiędzy Happy Ends od Anwen a serum od Umberto Giannini, ponieważ nie jest ani zbyt rzadki, ani zbyt gęsty. Też nie jest tłusty tak samo jak Happy Ends, nie jest tak gęsty jak Umberto, jest czymś po prostu pomiędzy. Uwielbiam, ubóstwiam, kocham i polecam każdemu i myślę, że naprawdę jak za 100 ml warto zainwestować w takie serum. Możecie teraz oczywiście powiedzieć, że 100 ml macie w Isani i to kosztuje 13 zł, a nie 52. Ale moim zdaniem to jest zupełnie inna jakość i serum od Insightu jest naprawdę warte tych pieniędzy.
I to już całe moje zestawienie. Koniecznie napiszcie mi, czy znacie te produkty, czy ich używaliście, czy może lubicie, czy nie lubicie. I koniecznie podzielcie się swoimi ulubieńcami i bublami z tej kategorii produktów włosowych. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią na Facebooku i na grupę Curly Girls z Polska. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie, pa pa!